Ten film od moich pozostałych produkcji będzie się trochę różnić, gdyż w momencie nagrywania materiału na polskim YouTube znajduje się już dobry tuzin testów nowego Clio. No i już nie chcę być następną osobą, która wrzuci podobne spostrzeżenia, tylko w trochę innych słowach. Postanowiłem więc w tym teście skupić się na porównaniu nowego Clio do niedawno testowanego Opla Corsy. Tym samym, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to gorąco zachęcam do obejrzenia filmu z Corsą, żeby wszystkie przemyślenia były bardziej klarowne i zrozumiałe. Starałem się dobrać Clio w możliwie jak najbardziej podobnej konfiguracji jak Corsa, tyle że nie było to możliwe. Choćby z tego względu, że chciałem mieć skrzynię manualną i tutaj pierwsza spora różnica. W Clio, jeżeli chcemy mieć tą skrzynię manualną, to niestety, ale musimy zadowolić się 5 przełożeniami. To jest w dzisiejszych czasach coraz rzadziej spotykane rozwiązanie. Można powiedzieć, że powoli robi się już archaiczne. Niemniej Renault zdecydowało się na taki zabieg, no i niestety wiąże się to z różnymi konsekwencjami. Pierwsza kwestia. Wszyscy producenci próbują z aut miejskich zrobić możliwie najbardziej uniwersalne konstrukcje. Takie i do miasta, i do jazdy z wyższymi prędkościami. Tak więc, żeby auto było znośne w jeździe autostradowej, Renault zdecydowało się tutaj na długie przełożenia skrzyni biegów. To ma pozytywne i negatywne konsekwencje. Patrząc na pozytywne, to przykładowo w jeździe autostradowej, utrzymując 140 km na godzinę, na piątym przełożeniu mamy około 3100 obrotów na minutę. To nie jest jakaś zatrważająca wartość, wszak nawet w Renault Kadżar, które miało silnik o pojemności 1.3, miało manualną 6-obiegową skrzynię biegów, a przy 140 miało praktycznie takie same obroty. Więc tutaj mamy zalety, ale niestety wiąże się to też z wadą. Mianowicie, auto, no niestety, ale odstaje elastycznością od swoich najbliższych konkurentów. Patrząc na Seata Ibiza 1.0 TS i patrząc na niedawno testowaną Corsę 1.2. W tamtych autach nie trzeba było aż tak często sięgać do lewarka zmiany biegów jak tutaj. Tutaj przez to, że te przełożenia są dość długie, to niestety, ale na dole obrotomierza niewiele się dzieje. I teraz dochodzimy do kolejnej kwestii. Silnik, który mamy w Renault, to jest 1.0 TCE i on ma 100 koni mechanicznych. Corsa dla porównania miała taką samą moc, ale problem pojawia się patrząc na moment obrotowy. W Corsie było to ponad 200 Nm, więc bardzo solidny moment, a tutaj mamy ich zaledwie 160. Do tego one są dostępne bardzo wysoko jak na downsizingową jednostkę, bo przy 2750 obrotów na minutę. To sprawia, że Clio nie jest najlepszym silnikiem, jeżeli chodzi o jazdę na dole obrotomierza. On się znacznie lepiej czuje w średnim przedziale obrotów i co ciekawe, też w wysokim. Jedyny problem pojawiający się na górze obrotomierza to mocno trzycylindrowe brzmienie. Na plus natomiast nie zaliczymy kultury pracy jednostki, która niestety, ale szczególnie na silnym silniku, wpada w dość zauważalne wibracje. Szczególnie kiedy porównamy to właśnie do testowanego niedawno Opla Corsy. Tam, mimo tego, że silnik miał 3 cylindry, to nie było to wyczuwalne aż tak bardzo po kulturze pracy silnika. No tutaj niestety jest inaczej. Przez te pierwsze 5 km od uruchomienia, kiedy zatrzymamy się na światłach, silnik jeszcze nie zostanie wyłączony przez start-stopa, to czuć, że silnik dość wyraźnie wibruje, te wibracje przenoszą się na wnętrze, no a to nie sprawia najlepszego wrażenia. Uczciwie jednak zauważę, że kiedy silnik jest rozgrzany, to ustępuje i silnik zaczyna się trochę kulturalniej zachowywać. Clio jest też według mnie pierwszym modelem marki, w którym znacząco poprawiono jeden z najbardziej dotychczas irytujących elementów. Na ogromną pochwałę, i to muszę naprawdę pochwalić, układ kierowniczy. Pierwsza kwestia, bardzo mocna progresja. Jeżeli chodzi o jazdę w mieście, to on mi przypomina, kiedyś w Fiatach były takie układy kierownicze, gdzie przyciskiem City one się robiły takie naprawdę super mocno wspomagane. I tutaj mamy dokładnie coś takiego. Jeżeli mamy prędkości poniżej tych 10 km na godzinę, to on jest naprawdę mocno wspomagany, więc spokojnie możemy jedną ręką operować kierownicą i tutaj nie mamy żadnych problemów. Na autostradzie również zaliczymy go na plus, ale do tego przejdę później. Na razie pomyślmy, która marka okaże się lepsza pod supermarketem. Co teraz możecie zauważyć moim manewrowaniem na parkingu? Troszkę lepiej jeździło mi się Corsą z tego względu, że ona miała krótszy rozstaw osi. To była różnica 4,5 cm i chociaż nie wydaje się ona być jakaś bardzo znacząca, to faktem jest, że w Clio pupa znacznie chętniej ścina nam zakręt, to znaczy musimy brać większy łuk, żeby gdzieś w małą lukę się zmieścić i nie zaharatać o samochód na sąsiednim miejscu. I miałem nadzieję, że ten większy rozstaw osi będzie odczuwalny w przestrzeni w środku, to znaczy, że auto będzie bardziej przestronne, szczególnie na tylnej kanapie. Okazuje się jednak, że jeżeli chodzi o te różnice, to one są według mnie porównywalne, to znaczy zarówno w Corsie, jak i w Clio wydaje mi się, że miejsca jest tyle samo. Co znaczy tyle, że w Clio, siedząc sam za sobą przy wzroście 1,76 m, przed kolanami zmieściłem 2 palce do najbliższego punktu lub 3 palce do wgłębienia w fotelu. Nad głową powiedzmy 3,5. Miejsca więc nieznacznie mniej, ale nadal dość podobnie jak w Corsie. Co mi się trochę nie podoba w Renault,
To jest lekko oszukany bagażnik. Renault podaje tutaj 390 litrów. Gdyby to była prawda, to by była idealna alternatywa dla aut klasy kompaktowej. Na pewno kojarzycie kanał Marek Drives. Tam prowadzący po prostu linijką zmierzył ten bagażnik i jemu wychodziła objętość w okolicach 300 litrów. W tą wartość jestem w stanie uwierzyć. Z tego prostego względu, że przed nagraniami przerzucałem swoje graty do nagrywania, czyli drona, statywy, aparaty i inne tam badziewia, z Leona, który ma 340 litrów pojemności bagażnika, do Clio, który ma 390 litrów, więc zauważalnie więcej. W praktyce okazało się jednak, że tam, gdzie w Leonie jeszcze bym spokojnie zmieścił jakieś pakunki, tak w Clio praktycznie cały bagażnik wypełniłem. Dlaczego więc Renault podaje takie wyniki? Naprawdę nie wiem. Spora różnica na minus dla Clio to wysuwająca się w stronę przedniego pasażera dolna część kokpitu. Szczególnie wysocy pasażerowie będą zmuszeni opierać swoje lewe kolano na niestety twardym plastiku, co po prostu jest niewygodne. Będąc przy wnętrzu zauważę, że jakość wykończenia czy spasowanie plastików są według mnie na podobnym, dość niezłym poziomie. Wróćmy jednak do różnic. Najwięcej różnic w porównaniu do Corsy zauważyłem na autostradzie. I tutaj poniekąd może to być spowodowane właśnie pięciobiegową skrzynią biegów. W kabinie robi się znacznie bardziej głośno, mamy znacznie więcej szumów od przedniej szyby i niestety również od strony silnika. W konsekwencji to nie jest najlepsze auto do wojaży autostradowych. Niestety, ale również przez pięciobiegową skrzynię biegów na autostradzie cierpi spalanie. Utrzymując te 140 km na godzinę, silnik palił mi spokojnie 7,5 litra, więc jak na tak mały silnik, który wcale nie ma pokaźnej mocy ani momentu, no to nie jest dobry wynik. To by było do poprawki. Czy zatem Clio jest na autostradzie wielkim przegranym? Niekoniecznie. W Francuzie lepsza okazuje się precyzja prowadzenia. W sporej mierze zawdzięczamy to właśnie progresji układu kierowniczego. W Corsie irytowało mnie trochę to, że on był zbyt silnie wspomagany, przez co auto na autostradzie bywało nerwowe. Tutaj pod względem układu kierowniczego jest znacznie lepiej. Chociaż wydaje mi się, że auto jest odrobinę bardziej podatne na podmuchy wiatru bocznego. Mimo to jednak, dzięki wspomnianej sztywności układu kierowniczego, auto przy wyższych prędkościach okazuje się być znacznie bardziej stabilne. Wracając do spalania, i jak wygląda w aglomeracji? W mieście jest trochę lepiej i tutaj bym powiedział, że porównywalnie jak w Oplu Corsie. Spalanie jest mocno uzależnione od stylu jazdy, więc z jednej strony możemy mieć obiecujące 6 litrów, ale popuszczając wodze fantazji przekroczymy nawet dziesiątkę. Tutaj wszystko zależy od tego, jak macie ciężką nogę. Zwrócę jednak uwagę, że w Corsie znacznie łatwiej było obniżyć wynik spalania w mieście. Prawdopodobnie przez to, że silnika nie trzeba było tak wkręcać na obroty. Jeżeli chodzi o pracę zawieszenia, no to ono zostało na pewno znacznie bardziej usztywnione, patrząc na poprzednią generację Clio. Stało się trochę bardziej zwarte, jednak w bezpośrednim porównaniu do Corsy wydaje mi się, że nadal jest odrobinkę bardziej miękkie. Zdaje się nieco lepiej tłumić większe nierówności w nawierzchni i nie zachęca do agresywnej jazdy w zakrętach. Nie powiedziałbym, że to źle, bo są ludzie, którzy mimo wszystko bardziej cenią sobie komfort od sportowych wrażeń z jazdy. Tylko pytanie, czego oczekujemy od miejskiego samochodu. Co mnie smuci, w nowej generacji odnajduję pewną irytującą cechę poprzednika. Jedyne, co mi się w Clio dalej nie podoba, to niestety, ale praca lewarka zmiany biegów. To dalej jest takie mieszanie w gumie, która teraz generuje większy opór. Na domiar złego czasami zdarza się jej haczyć, więc według mnie to by było do poprawki. Mało tego, lewarek został zdobiony ząbkowanym pierścieniem, którego faktura da nam w kość przy szybkich zmianach biegów. Szczególnie zimą, jeśli mamy pękającą skórę na dłoniach. Są jednak dwie kategorie, którymi Clio znacząco dystansuje konkurencję. Pierwsza, multimedia. W naszej wersji seryjnej mamy raz, monitor, który zastępuje zegary, a dwa, świetny, naprawdę mocno rozbudowany system multimedialny z wbudowaną nawigacją. Możliwe, że pamiętacie, co irytowało mnie w multimediach Corsy. Przeklikałem wszystkie opcje w 10 minut. Tutaj, po 10 minutach, ja nawet nie odkryłem wierzchołka góry lodowej. System jest naprawdę mega rozbudowany. Tu mamy, mamy się czym bawić. Gadżeciarz w tym samochodzie będzie zachwycony. Jeśli jednak nie jesteście fanami tabletów, polecam solidną lekturę instrukcji obsługi. Dobry kwadrans. Kombinowałem, jak na monitorze za kierownicą wyświetlić po prostu obrotomierz. Dla podobnych wchodzimy w ustawienia, następnie konfiguracja pojazdu, a nie, czekajcie, musimy wejść w zakładkę system i tam znaleźć opcję wyświetlacz. Zanim odkryłem tą drogę, to wcześniej robiłem to przez edycję profili kierowcy, co dokładało jeszcze 3 przeklikiwane ekrany. A weź to próbuj zmienić podczas jazdy. Osobiście będę tęsknić za fizycznym przyciskiem z poprzednich generacji Renault. Wróćmy jednak do zalet systemu. Fajnie też, że głosowo mogę skutecznie wprowadzać dane do nawigacji. W Corsie to niestety nie było możliwe, a tutaj działa, do tego całkiem sensownie. No i grzechem byłoby nie wspomnieć o rozbudowanych możliwościach personalizacji. Na kilku kartach możemy dowolnie rozmieszczać widżety dla poszczególnych funkcji i ustawień. Przypomina to trochę styl smartfonów z Androidem, za bardzo nic nas tu nie ogranicza. Druga kategoria dystansująca Clio to są jego ceny. To jest ogromne zaskoczenie na plus, bo po pierwsze bez najmniejszej dopłaty mamy tutaj seryjnie trochę bogatsze wyposażenie, po drugie wszelkie dodatkowe opcje są bardziej korzystnie wycenione, aż w końcu po trzecie, mimo że jest to całkowita nowość, to da się wyłapać fajne rabaty.
Chociaż cenami wersja Intense Clio jest bardzo zbliżona do Elegance w Corsie, to Corsa póki co cierpi przez brak wyprzedaży rocznika. Nie szukając długo, znalazłem taki Clio za niecałe 60 tysięcy złotych. A to już naprawdę dobra propozycja. Auto seryjnie z nawigacją, pełnymi LEDami, systemem bezkluczykowym czy automatyczną klimatyzacją. Adekwatnie wyposażona Corsa czy Ibiza to wydatek minimum tych 70 tysięcy. I teraz należy sobie zadać jedno istotne pytanie. Czy znajdziemy w portfelu luzem te 10 tysięcy złotych? Czy może jednak zaakceptujemy te drobne niedogodności, jakie nam Clio serwuje? Sprawa jest mocno indywidualna, więc każdy ją musi rozważyć osobiście. Z opcjonalnego wyposażenia w Corsie mieliśmy panoramiczną kamerę cofania 180 stopni i symulowaną kamerę 360, znaczy widok z lotu ptaka pokazuje się dopiero po przejechaniu kilku metrów. W Clio normalna kamera 360, czyli auto od uruchomienia silnika jest widoczne z lotu ptaka. Powiem wam jednak, że oprócz tej różnicy ani jedna, ani druga marka za bardzo się do tego nie przyłożyła. Jakość obrazu w obu przypadkach jest po prostu dość słaba. W Clio skrytykuję ulokowanie przycisku otwierania bagażnika na wysokości oświetlenia rejestracji. Jest to permanentnie brudne miejsce. W kwestii wyglądu jedyne co łączy Corsa i Clio to niemal identyczne lakiery nadwozia. Obie marki poszły w indywidualne dla siebie drogi stylistyczne. Przy tym wyglądzie mam do potencjalnych klientów Renault niewielki apel. Proszę, zdecydujcie się na jakieś ładniejsze felgi. I takie jest właśnie. Nowe Renault Clio.